Lubię go. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy, dzisiejsze rozważanie chciałbym zacząć od przypomnienia raz jeszcze słów kolekty, czyli tej modlitwy, którą w imieniu wszystkich, którzy uczestniczą w eucharystycznej ofierze, w imieniu każdego z nas zanosi kapłan, który sprawuje Eucharystię. W dzisiejszej Eucharystii słowa kolekty brzmią w ten sposób: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Moi drodzy, prosiliśmy dzisiaj o czystość duszy, o czystość naszych serc. Bo doskonale wiemy, że tylko człowiek z czystym sercem i czystą duszą może oglądać chwałę Boga. O tym powiedział nam sam Jezus Chrystus, że ci, którzy mają czyste serce, Boga oglądać będą. Moi drodzy, dzisiaj, drugą niedzielę Wielkiego Postu, zapraszam do zastanowienia się, do rozważenia odnośnie stanu mojego serca. Ale żeby cokolwiek można było sprawdzić, potrzeba mieć jakiś weryfikator. Trzeba mieć coś, z czym można porównywać rzeczywistość, z czym można porównać stan. I ten weryfikator musi być rzeczą pewną. I dzisiaj słyszymy też również w słowach kolekty, ale też w Ewangelii i dalej, że tym jedynym prawdziwym weryfikatorem jest Słowo Boga, jest Ewangelia. Słowo Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, słuchając słów Ewangelii, słyszymy o przemienieniu Pańskim. Moi kochani, przemienienie Pańskie jako fakt, jako rzeczywistość, tak na dobrą sprawę, nie było konieczne i potrzebne Jezusowi samemu dla siebie. To przemienienie było potrzebne dla nas, było potrzebne dla uczniów Jezusa, dlatego, żeby właśnie mieli pewność, tą pewność, że Jezus Chrystus jest jedynym tym, który może zbawić, który może doprowadzić do zbawienia. I później tym, który jest jedynym, prawdziwym Synem Boga. I o tym się przekonali, o tym się upewnili. I dlatego między innymi śmiem twierdzić, że również to zdarzenie, życie Jezusa Chrystusa, było dla nich później, w momentach prób, w momentach prześladowań, w momentach trudności, rzeczywiście tym weryfikatorem, który pozwalał stwierdzić im, że tak, warto, że warto wszystko odrzucić, warto podjąć te decyzje, te trudne decyzje, te umartwienia, te prześladowania, również gnębienia, również śmierć za Jezusa Chrystusa. Bo byli pewni, przekonani,
100%, że Jezus Chrystus jest tym, który daje im życie wieczne, że jest Synem Bożym, że jest tym, którego warto i trzeba słuchać. Moi drodzy, więc słuchając słowa Jezusa Chrystusa, słuchając słów Ewangelii, walczmy o czystość naszego serca. Walczmy o czystość naszych dusz. Dzisiaj w czytaniu, w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Filipian słyszymy słowa zachęty świętego Pawła o to, żeby naśladować, żeby brać przykład z tych, którzy rzeczywiście czynią wolę Boga. Brać przykład z tych, którzy rzeczywiście prowadzą lud, który jest im powierzony, do Jezusa Chrystusa, do zbawienia. Nie do siebie, nie do konkretnej jednostki, nie do własnych poglądów, tylko do Jezusa Chrystusa. I znowu weryfikatorem tutaj jest Pismo Święte. Moi drodzy, również w dzisiejszych czasach warto, naprawdę warto nie tylko ślepo słuchać kogoś, kto nam o czymś mówi. Również śmiem tutaj powiedzieć, że nie w sposób ślepy słuchać każdych słów, każdego słowa, które wypowiada, powiedzmy, nawet kapłan, czy siostra zakonna, czy ktoś, kto mówi, że jest uczniem Jezusa Chrystusa, jest chrześcijaninem. Warto te słowa weryfikować, bo skoro chcemy mieć pewność, że jesteśmy na dobrej drodze, szukajmy potwierdzenia tego nie u autorytetów tego świata, nie u autorytetów, którzy bardzo często sobie, powiedzmy, nawet uzurpują ten tytuł, tylko rzeczywiście u Jezusa Chrystusa, bo tylko u Niego jest zbawienie. Jeśli rzeczywiście komuś zależy na dobru naszym, powierzonych ludzi, na dobru również tych, za kogo jesteśmy odpowiedzialni, to ten ktoś nigdy przy nigdy nie powie ludziom niczego innego niż to, co mówił Jezus Chrystus. Bo w inny sposób będzie zwodził tychże ludzi na manowce. Dlatego, moi drodzy, spróbujmy weryfikować. Zachęcam tych, którzy słuchają, ale też tych, którzy mówią o Jezusie Chrystusie, żeby zweryfikować swoje słowa, swoje postępowanie, swoje serce i swoją czystość swojej duszy przez Pismo Święte. Dajemy przykład dla tych, może, którzy błądzą, dla tych, którzy szukają. Często jesteśmy przykładem dla słabych. I żeby nie było czegoś takiego, że będziemy dla nich zgorszeni i że będziemy tymi, którzy sprowadzą ich ściągną na manowce, albo jeszcze gorzej, co doskonale wiemy, nie jest dla nas żadną tajemnicą, że bardzo często księża, siostry zakonne, ludzie wierzący, chrześcijanie sprowadzają ludzie na manowce swoim złym postępowaniem. Kiedyś Mahatma Gandhi powiedział takie słowa, że niestety on by chętnie przyjął chrześcijaństwo, ale niestety nie zrobił tego z jednego prostego względu. I powiedział, że wy chrześcijanie mówicie pięknie o waszym Bogu, pięknie nauczacie o waszym Bogu, natomiast swoim postępowaniem absolutnie nie potwierdzacie tego, co mówicie. Moi drodzy, dlatego dzisiaj, tą drugą niedzielę Wielkiego Postu, warto sobie właśnie zadać to pytanie. Czy moje postępowanie rzeczywiście jest zgodne z tym, co mówię i co wyznaję? I to nie jest jako w jakiś sposób oskarżenie, czy nie daj Boże, żeby nie było potraktowane, że z mojej strony, że ja jako nauczający tutaj przemawiam. Tylko bardzo często w wirze naszych zajęć codziennych o tym po prostu zapominamy. Po prostu coś nam to przysłania, ale to weryfikowanie, to sprawdzanie naszego życia powinno być dla nas rzeczą codzienną. Żebyśmy my po prostu się nie zapędzili, żebyśmy się nie zapomnieli. A niestety doskonale wiemy, że nawał obowiązków, odpowiedzialności, prac bardzo często po prostu nawet w bardzo nieświadomy dla nas sposób potrafi zakryć nam przed naszymi oczami to, co rzeczywiście jest najważniejsze. Moi drodzy, a kiedy będziemy mieli czyste serce, kiedy będziemy mieli czystą duszę, to tutaj też mamy pewność, że w tym stanie będzie nam o wiele trudniej zbłądzić. Będzie nam o wiele trudniej zrobić coś, co jest niezgodne z nauką Jezusa Chrystusa. Kiedy będziemy mieli czyste serce, czystą duszę,
będzie nam łatwiej podejmować właściwe decyzje. Będzie nam łatwiej przebaczać ludziom, będzie nam łatwiej być rzeczywiście przykładem dla innych. Wczoraj oglądałem wieczorem film, który się nazywa Żelazna Dama, czyli to był film o Margaret Thatcher, która była premierem Wielkiej Brytanii, i tam w tym filmie zostały mi w pamięci po obejrzeniu tego filmu słowa, które Margaret Thatcher wypowiada do lekarza, który zadał jej pytanie, jak pani się czuje, chcąc usłyszeć coś o jej wnętrzu, o tym jej przeżyciach i tak dalej. Na co ona odpowiedziała, że właśnie to jest problemem dzisiejszego świata, że ludzie o wiele częściej się zastanawiają i pytają o tym, jak się czujesz, robią tak, żeby ktoś się nie poczuł w jakiś sposób, albo stawiają moje przeczucia na to, co trzeba robić. I powiedziała, że o wiele ważniejsze jest od tego, jak się czuję, jest co myślę i co robię. I dlatego, moi drodzy, niestety to, nie, mogę to nazwać moim bardzo brutalnym słowem, chorobą dzisiejszego świata, zastanawianie się na tym, kto jak się poczuje. Jak ktoś będzie się czuł, jeśli ja powiem w jego obecności, że jestem chrześcijaninem? Jak ktoś się poczuje, jeśli ja komuś zwrócę uwagę? Jak ktoś będzie czuł albo będzie się czuł w moim towarzystwie, jeśli? Moi drodzy, ta choroba dzisiejszego świata, właśnie zastanawianie się na tym, kto jak będzie się czuł, rzeczywiście jest chorobą, która potrafi ludzi zniszczyć. O wiele ważniejsze jest rzeczywiście kto, co myśli i kto, co robi, niż to, co czuje i jak czuje. Owszem, nie wolno pomijać uczuć. Jest to też dość ważna sfera naszego życia. Natomiast nie wolno sprawić, żeby uczucia były jedyną decydującą cechą w naszym życiu. Że uczucia będą tym, co będzie nam nakazywało, w jaki sposób postępować. Dla nas, ludzi wierzących, dla chrześcijan, jest zasada podana przez samego naszego Boga. Zasada postępowania. Jest to przykazanie Boga o miłości Boga i bliźniego oraz 10 przykazań, prawo, które nam dał Jezus Chrystus. To jest o wiele ważniejsze niż to, jak ktoś się czuje albo jak z tym będzie się czuł, bo jeśli chcemy zabiegać o, nazwę to w cudzysłowie, względy Pana Boga, jeśli chcemy pełnić Jego wolę, to warto się martwić tym, jak ja spełniam Boże nakazy, a nie tym, jak ktoś będzie się czuł w mojej obecności, jeśli ja będę wyznawcą Jezusa Chrystusa i chrześcijaninem i nie będę się tego wstydził. Moi drodzy, trzeba przewartościowywać pewne rzeczy. Trzeba się zastanawiać i rzeczywiście sprawiać, żeby dzisiejszy świat, ten świat, za który ja jestem odpowiedzialny, każdy z nas, świat mój, moich najbliższych, mojej rodziny, mojego otoczenia, żeby był światem, w którym liczy się przede wszystkim prawda, w którym liczy się przede wszystkim Boże Słowo, w którym liczy się prawdziwe, czyste postępowanie. A taki świat będzie sam automatycznie odpowiadał w odpowiedni sposób na zagrożenie. Taki świat nie będzie dawał się nabrać, nie będzie dawał się oszukiwać, nie będzie dawał się skłamać i przyjąć kłamstwo, tak jak bardzo często dzieje się to w dzisiejszych polityce. Jeśli rzeczywiście będziemy z czystym sercem słuchać słów Pana Boga i będziemy postępować w prawdzie, to żadne zagrożenie, ani polityczne, ani żadne inne, nie będzie nam straszne. Natomiast jeśli nie będziemy zważać, nie będziemy stać u straży naszych serc, naszych umysłów, to bardzo często historia pokazuje, że takie stany kończą się tragedią. Takie stany kończą się bardzo często całkowitym upadkiem człowieka, państwa. Moi drodzy, w Ewangelii Piątkowej słyszeliśmy słowa Jezusa Chrystusa bardzo ostre, które chcę dzisiaj też zacytować. Jezus mówi, jeśli wasze postępowanie nie będzie bardziej sprawiedliwe i lepsze niż uczonych w piśmie faryzeuszów, którzy tylko, tak jak wspominałem,
mówią, a nie czytam. Jezus mówi, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jak ważne są bardzo dla nas te słowa. Jeśli nasze postępowanie nie będzie lepsze, nie będzie bardziej sprawiedliwe, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. I nie ma co się łudzić, że moje starania o to, żeby ktoś się w moim towarzystwie dobrze się czuł, żeby kogoś nie urazić moją wiarą, żeby kogoś nie obrazić tym, że jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa. Jeśli to będzie ważniejsze, nie wejdę do Królestwa Niebieskiego. I mówi nam Jezus o tym jasno i wyraźnie. Dlatego jeszcze raz w dzisiejszą niedzielę zachęcam do tego, żebyśmy sobie uświadomili kolejne rzeczy. Kim jestem? Gdzie jest moja ojczyzna? Jezus odpowiada, ojczyzna wasza jest w niebie. Więc skoro tam jest nasza ojczyzna, to do niej dążymy. I wykonujemy wszystko, żeby tam dojść. Jak chcę dojechać, tutaj podam przykład, do Krakowa, to jadę na wschód. Jak chcę dojechać do Szczecina, to jadę na północ. Nie mogę powiedzieć, że jadę do Szczecina, a pojadę na wschód, bo tam nigdy nie dojdę. Tak samo będzie z naszą ojczyzną w niebie. Jeśli ja będę mówił, że do niej zmierzam, a będę zmierzał rzeczywiście w innym kierunku, to będę się tylko i wyłącznie budził, że kiedyś do niej trafię. Moi drodzy, jak dbam o czystość mojego serca? Jak dbam o to, żeby moim sercem, moim postępowaniem, moimi myślami rządził pokój Chrystusowi, który rzeczywiście pomoże mi w sposób odpowiedni, chyba to będzie najlepsze słowo, w sposób odpowiedni, Boże, sposób kierował moim życiem. Czy ja zdaję sobie sprawę, gdzie jest moja ojczyzna i po co dla mnie były te słowa, które usłyszeli apostołowie z obłoku? To jest mój syn wybrany, jego